Idę trzecią drogą, chcę zapowiedzieć, czyli jest to decyzja Rady Naczelnej, czyli oczywiście sprawy dotyczące z Szymonem Hołownią 2050 to są sprawy umowne w powiatach, tutaj jakby powiat będzie tutaj decydował nad rozwiązaniami, tak samo w gminach. Natomiast co do województwa, to będą o tym decydować zarządy wojewódzkie, ale na pewno idziemy wspólnym szeregiem. Wspólne sprawy. Wiadomo, że siła rażenia Polskiego Stronnictwa Ludowego jest znacznie wyższa, większa, mamy większe przedstawicielstwo, więc te proporcje mogą być nierówne, ale to wynika z kandydatów. Jak będą dobrzy kandydaci, to siły się wyrównają. Tak więc tutaj wszystko zależy od ludzi, którzy się znajdą później i to moc i siła zawodników. Mamy bardzo dobrych tutaj zawodników do startu. Będziemy na pewno budować listę do powiatu. Takie są zapowiedzi. Współpracujemy z prezydentem, z gminami. Tam, gdzie są dobrzy gospodarze, nie będziemy wystawiać żadnych kandydatów. Jest to taka zawsze maniera, dobry zwyczaj PSL-u, że tam, gdzie są dobrzy gospodarze, nigdy nie będziemy żadnych rywalizacji. Natomiast tam, gdzie chcemy wprowadzić zmiany, tam, gdzie trzeba wprowadzić zmiany, to tam będziemy na pewno zaangażowani. Czyli do Rady Miasta Ełku nie będzie listy? Nie mówię jeszcze, że nie. Dlatego, że to jest jakby decyzja tutaj lokalnej organizacji. Trzeba się dzisiaj spotkać. Mamy dzisiaj spotkanie o 14:30. Będziemy na ten temat rozmawiać. Ja nie jestem prezesem partii w regionie. Ustaw Marek, senator, jest prezesem i politykę w regionie. On odpowiada i myślę, że takie spotkanie na zarządzie wojewódzkim na pewno będzie omawiane. Tak. Myślę, że my mamy swoje spotkanie już 2 stycznia, takie można powiedzieć wstępne. No i się przygotowujemy. Praktycznie przygotowania do wyborów już się rozpoczęły i myślę, że będziemy aktywni. Kto z Państwa z PSL-u jeszcze wyczerpał?